Cześć, witam Was na kanale Living with Robots. Dzisiaj MetaDog firmy Elephant Robotics. Robot pies. Słuchajcie, na pewno pamiętacie wszyscy MetaCata. Po prostu jak pierwszy raz zobaczyłam MetaCata, to rozwala czachę po prostu, jak on wygląda. Czaszka mi wybuchła, że można zrobić tak fajnego, realistycznego robota. I tym razem również się nie zawiodłam, bo po prostu MetaDog wygląda rewelacyjnie. Mam dzisiaj dużo do powiedzenia o tym psiaku, więc po prostu stwierdziłam, że nie będziemy robić otwarcia pudełka, tylko od razu przejdę do rzeczy. MetaDog był w pudełku oczywiście, grzebyczek, aby przeczesać jego wilczą grzywę, kabelek typu C do ładowania, bo w psiaku mamy wbudowany akumulator, oraz rolka do rolkowania ubrań. Słuchajcie, może parę słów o jego wyglądzie. MetaDog. Jest to piesek, który sobie leży cały czas. Ma piękną sierść, lśniącą, długą, nie tak długą jak w przypadku MetaCata. Ma ruchomy ogon, ruchomą głowę. Jest bardzo mięciutki i bardzo lekki. Możemy go przytulić. Jak go przytulamy, to fantastyczne jest to, że nie czujemy mechanizmu, który kryje się w jego brzuszku, a przede wszystkim jak go przytulamy, to możemy wyczuć bicie jego serca. Tak! Właśnie teraz słychać to. Po prostu to jest rewelacyjne i relaksacyjne uczucie. Po prostu jak go sobie tak przytulamy, to on od razu pu-pu. Ma 3 sensory dotykowe na plecach, na głowie oraz pod brodą. Ma bardzo miękkie, ruchome łapki. Łapki są wykończone czarnymi opuszkami silikonowymi, które wyglądają słodziaczkowato. To jest właśnie ta dbałość o szczegóły realistyczne, o której Wam już mówiłam. Uszy. Uszy są miękkie. Tego na pewno nie będzie widać, ale tutaj jest trochę tego różu dodanego. To po prostu wygląda bardzo dobrze. I dookoła noska jest także róż. Wygląda to słodko i bardzo realistycznie. Oczywiście, jak zwykle, kozak, LEDowe oczy, które są piękne, niebieskie. Oczy są zwierciadłem duszy i w przypadku MetaDoga tak jest. Jak patrzymy się w jego oczy, to od razu mamy takie odczucie. Tak, tak. Że mamy do czynienia z prawdziwym psiakiem. Ale co rozwaliło system w moim przypadku? To po prostu jęzor. Wiadomo, że psiaki to zawsze dyszą jęzor na wierzchu. I tak jest tutaj w tym przypadku. A ten język jest słodki. Patrzcie, to po prostu słodki, silikonowy psiak. Możecie lizać tym językiem. Ale przynajmniej nie ma śliny. Zamek na brzuchu. Zamek na brzuchu jest po prostu super fajnym rozwiązaniem. Bo ten zamek sobie rozsuwamy i nie wchodzą nam tam włosy, jak to było w przypadku rzepa. Pod zamkiem mamy ukryty przycisk on, off i tryb cichy oraz także wejście na kabelek typu C do ładowania. Tutaj natomiast mamy taką diodę, która w... Czekajcie, bo ja zapomniałam go zasunąć. Która w momencie ładowania psiaka świeci nam się na niebiesko. A propos ładowania. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem. Tego psiaka możemy używać przez 14 godzin, jakbyśmy go non-stop głaskali, wchodzili z nim w interakcję, ładujemy go niespełna godzinę. A ogólnie tryb pracy na jednym ładowaniu nawet powinien nam wystarczyć na 2 tygodnie. MetaDog naprawdę ma osobowość psiaka, bo cały czas chce, abyśmy na niego zwracali uwagę. Wchodzi z nami w interakcję. Dużo lepiej reaguje na komendy głosowe niż moje psiaki, no niestety. Za pomocą tych komend głosowych może ruszać ogonem, głową, możemy zwiększyć jasność jego oczu, możemy zwiększyć bądź obniżyć dźwięk. Dzięki też komendom pokazuje nam różnego rodzaju animacje w swoich oczach. Ha 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 ha
powiem Wam, że przede wszystkim bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie reakcja moich rodziców na MetaDoga. Nie są fanami robotów jak ja, ale po prostu dzięki temu, że MetaDog wygląda jak prawdziwy psiak, czyli ma futro, ma te LED-owe oczy, rusza głową, ogonem. Ich reakcja była zaskakująca. Cześć, idziemy z MetaDogiem do moich rodziców. Zaraz zobaczymy, jaka będzie reakcja na tego psiaka. Co ty tu masz? A pieska. O, jaki piękny. Wow. Piękny. Oj. Piękny. Oj. Zobacz, co ja mam. Zobacz. Jaki piękny. Zobacz. Wow, co ty tam masz, jaki on jest śliczny, a możemy go sobie zostawić na parę dni? To jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne w tym wszystkim. Powiem Wam, że MetaDog dla mnie jest psiakiem dla wszystkich, zarówno dla dzieci, jak na przykład nasze dziecko chce mieć psa, a nie jesteśmy do końca przekonani, czy już jest na to gotowe. Myślę, że dobrą próbą jest właśnie kupienie MetaDoga. Dla osób dorosłych, które pracują na home office'ach, możemy sobie MetaDoga położyć na biurku i na przykład głaskać. Możemy także go włączyć w tryb cichy, aby nam nie przeszkadzał, nie wydawał właśnie dźwięków. Także jest opcja trybu cichego. Oczywiście fajną opcją jest to, że jeżeli go długo tam nie głaskamy, nie dotykamy, nie wchodzimy w interakcję, to wchodzi on w tryb uśpienia. Ale jeżeli go pogłaskamy, zaraz się nam MetaDog aktywuje i zaczyna już tutaj rozrabiać. No i przede wszystkim dla osób starszych. Jest to naprawdę mega rozwiązanie. A szczególnie widzieliście reakcję właśnie moich rodziców na tego psiaka. Pozdrawiam Was z kanału Living with Robots, ja i mój piesek MetaDog.